nam się prześni. Po 10 kwietnia 2010 roku służba kontrwywiadu wojskowego zaczęła współpracować z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Od początku 2011 roku służba rejestrowała wejścia przedstawicieli rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, następczyni KGB, do siedziby polskiego kontrwywiadu. Pułkownik Władimir Jóźwik z Federalnej Służby Bezpieczeństwa był w siedzibie SKW bardzo często i można powiedzieć, że za często. Możemy nawet policzyć, ile razy był. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zanim szef polskiego kontrwywiadu zwrócił się z oficjalną prośbą do Donalda Tuska o zgodę na podpisanie umowy z FSB, ludzie tej służby, Rosjanie, byli w siedzibie polskiego kontrwywiadu wojskowego 14 razy, a do podpisania umowy w roku 2013 w sumie ponad 64 razy. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. We wrześniu 2013 roku w Petersburgu polski i rosyjski kontrwywiad podpisują umowę. Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w następujących głównych kierunkach współpracy w obszarze kontrwywiadu wojskowego. Przeciwdziałaniu działalności wywiadowczo-wywrotowej służb specjalnych krajów trzecich skierowanej przeciwko Federacji Rosyjskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe, po podpisaniu umowy intensywność spotkań spadła. Odbyło się ich ledwie 11, z czego 5 już po rosyjskim ataku na Ukrainę, już po aneksji Krymu w lutym 2014 roku. Jaka była liczba wszystkich wizyt? Trudno powiedzieć. Wiadomo natomiast, ile zachowało się wpisów w księdze wejść. 74, 75. 75 razy był przedstawiciel FSB. W jakim okresie? 2001 do 2014. 2011-2014, w ale, 3 lata. Ale zobacz, 30 grudnia 2014. No docisnął do końca. Tuż po wojnie, dawno ale zaraz, po wojnie. Momencik, 30 grudnia tak, 2014, trwa wojna na Ukrainie, tak. Krym jest zajęty. W styczniu 2014 roku w kontrwywiadzie wojskowym powstała pierwsza asekuracyjna notatka o tym, że wszystko to, co oni z nimi robili, było rosyjską grą wywiadowczą, ale oni ją przejrzeli i też prowadzili swoją grę z Rosjanami. I w ramach tej gry jeszcze na Sylwestra go zaprosili. To dużo, mało, to jest zwykłe? Nie, no, być mówimy może, o kontrwywiadzie. Być nie? może nie jest to ani dużo, ani mało, tylko ważne jest, kto to był i z kim nawiązywali kontakt. Jedno jest pewne, no, szokująca ilość spotkań. Chętnie bym zobaczył podobne zestawienie kontaktów z sojusznikami, czy były tak samo intensywne kontakty, zwłaszcza w 2011 roku. Gdyby przygotowywali porozumienie, to po co tyle spotkań? Porozumienie pomiędzy służbami przygotowuje się 3-4 spotkania, a tu mamy kilkadziesiąt spotkań, w sumie jakbyśmy tak spojrzeli na te wszystkie kartki. I to jest przygotowanie porozumienia? Coś nie tak. Dane dotyczące spotkań pomiędzy Federalną Służbą Bezpieczeństwa a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego pochodzą z oficjalnych raportów, które po latach powstawały zarówno w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, jak i z analizy dokumentów dostępnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
jest to po prostu, jak powiedziałem, niemożliwe, żeby spotkać się, dajmy na to oficjalnie, tych pięciu przedstawicieli FSB, którzy łącznie byli w siedzibie SKW przy ulicy Oczki 100 razy, to z żadnego tego spotkania nie ma notatki służbowej. Żadne z tych spotkań nie zostało poza tą ewidencją wejścia do budynku odnotowane tak, jak to powinno być, w jakiejś informacji, w jakiejś notatce, która zresztą powinna zostać skierowana do ministra obrony narodowej, który w świetle ustawy jest nadzorcą służb wojskowych, w tym służby kontrwywiadu wojskowego. Nic takiego się nie stało. Szukałem tych materiałów również w materiałach adresowanych z SKW do ministra obrony narodowej. Treścią tych spotkań musiała być wymiana jakichś informacji. I myślę, że na przykład ten zapis umowy pomiędzy SKW a FSB z września 2013 roku, w którym jest mowa o tym, że informacje mogą być przekazywane pisemnie, wzajemnie albo na gębę, że to bardzo dużo po prostu w tej sprawie mówi. Spotkania polskich oficerów z Rosjanami budziły wewnątrz służb tak wielkie kontrowersje, że ich szczegóły zaczęły docierać do opozycyjnych wówczas polityków zajmujących się służbami specjalnymi. W latach 2012-2013 skierowana została seria interpelacji poselskich dotyczących tych relacji. W odpowiedzi na pytania o powody i podstawy takich kontaktów minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek udzielali odpowiedzi, które w świetle ujawnionych nagrań, choćby tego ze spotkania w Kadynach, są w sposób oczywisty nieprawdziwe. Wszelkie spotkania organizowane w ramach współpracy z przedstawicielami służb specjalnych innych państw, które odbywają się w obiektach służby kontrwywiadu wojskowego, są przeprowadzane w wydzielonych recepcyjnych pomieszczeniach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W związku z tym przedstawiciele delegacji obcych służb nie mają wstępu do stref ochronnych, w których są przetwarzane informacje niejawne. Minister Mroczek, wiceminister obrony narodowej, pisał, że spotkania z Rosjanami nie odbywały się i nie odbywają się w strefach bezpieczeństwa, czyli w miejscach, gdzie przetwarzane są informacje niejawne. Przepraszam, ale wejście pułkownika Józwika do gabinetu szefa służby to jest wejście w strefę. Można powiedzieć w ogóle więcej. Że w ogóle wejście do budynku służby kontrwywiadu wojskowego to jest wejście w strefę. Tam naprawdę po budynku służby kontrwywiadu wojskowego, jak każdej innej służby, nie można sobie swobodnie chodzić. Nawet ktoś, kto tam pracuje, nie ma takiej magicznej karty, którą otworzy wszystkie drzwi i wszędzie może wejść. Więc jest to po prostu nieporozumienie. Każde takie spotkanie powinno zostać zakończone czy podsumowane odpowiednią notatką. Jaki był przebieg tego spotkania, co strona rosyjska mówiła, jakie postulaty postawiła, jaki jest harmonogram kontaktów późniejszych. Nic takiego nie miało miejsca. Mroczek nic o tym nie mówi, ale mówi o tym, że no nie było żadnych spotkań organizowanych właśnie w strefie bezpieczeństwa i poza budynkami służby kontrwywiadu wojskowego. SKW nie wytłumaczyło się, jak wygląda umowa podpisana przez kontrwywiad wojskowy ze służbą Federacji Rosyjskiej FSB w roku 2013. Czy ta umowa nadal obowiązuje? Jakie są efekty tej umowy i czy ona została zaniechana? Nikt nas nie poinformował odnośnie sprawdzeń, jakie informacje zostały przekazane z strony rosyjskiej. W zapytaniach poselskich znajdowały się również kwestie dotyczące wcześniejszych decyzji podejmowanych przez służby specjalne względem panów Pytla i Noska. To pytania o okoliczności ich odejścia z Urzędu Ochrony Państwa, później z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wcześniejszych etapach ich służby. Posłowie pytający o te sprawy interesowali się tym, czy szefowie służb, którzy podjęli decyzję o współpracy z FSB, mieli wcześniej kłopoty z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej odrzucało taką możliwość.
Informuje, iż wobec Piotra Pytla przeprowadzono dwa postępowania sprawdzające zakończone wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że nie posiada informacji, które potwierdzałyby dysponowanie przez Piotra Pytla w trakcie służby w UOP i ABW informacjami, które mogłyby stanowić podstawę jego zwolnienia ze służby bądź wskazywałyby na to, że daje on rękojmi zachowania tajemnicy. W wyniku przeglądu akt wymienionego oficera dokonanego w SKW i ABW można stwierdzić, iż brak jest zastrzeżeń dotyczących przebiegu jego służby. Moja sceptyczna, ktoś powie, naiwna postawa naukowa podpowiadała mi do pewnego momentu, że to chyba jest zarzut na wyrost. Te wszystkie historie dotyczące przeszłości służby Pytla i Noska w Urzędzie Ochrony Państwa i w ABW. Natomiast jak przeczytałem odpowiedź przygotowaną w Ministerstwie Obrony Narodowej na podpis wiceministra Mroczka z maja 2013 roku, to jest odpowiedź dotycząca, można powiedzieć, większości zapytań w tej części, w tym obszarze dotyczącym kontaktów pomiędzy SKW a FSB, no to muszę powiedzieć, że po prostu ona jest całkowicie kłamliwa. Całkowicie stoi w sprzeczności z tym wszystkim, co w tamtym czasie działo się w służbie kontrwywiadu wojskowego. Charakter i zapis treści tych spotkań podlegał wewnątrz służby specjalnej jakiegoś rodzaju grze. Na filmach, które znamy z Kadyn, już na tych, w tych częściach, w tych obrazach, które wydają się jakby mniej interesujące, bo one pokazują, że tak powiem, pakowanie manatek w samej restauracji w Kadynach, pojawiają się postaci oficerów, którzy pracują w pionach operacyjnych SKW do dzisiaj. To samo w sobie jest po prostu niesamowite, że zostali w taki błahy sposób zdekonspirowani. To znaczy... Poczekaj, ja przerwę, żebym to dobrze zrozumiał. My przeglądaliśmy, analizowaliśmy szczegółowo te nagrania. Co to znaczy? Znaczy, jest tam co najmniej kilka rzeczy, których ja nie rozumiem. Obecność tych ludzi to jest jedna rzecz i ona jest sama w sobie, no, w jakimś sensie zastanawiająca. No ale mamy na przykład, no, ewidentnie człowieka, który przynajmniej ubrany jest jak kelner, który zakleja w pewnym momencie kamerę monitoringu. Ale kamerę, która jednocześnie nagrała wszystko to, co się działo. Tak, bo to jest niesamowite, jeśli chodzi o spotkanie z rosyjskimi oficerami FSB w Kadynach. Ono jest zabezpieczane szeroko, w szerokim rozumieniu, od strony kulinarno-alkoholowej przez technikę. Ono jest zabezpieczane jakby do spółki pomiędzy służbą kontrwywiadu wojskowego i służbą kelnerską restauracji w Kadynach. To znaczy, z jednej strony pomieszczenie było kablowane przez funkcjonariusze, nawet oficerów SKW, a z drugiej strony no, od strony zapisu wideo w sprawę byli zaangażowani kelnerzy. No i jest pytanie oczywiście, czy to była współpraca harmonijna, czy każdy, że tak powiem, działał na własną rękę. No i jakie są losy tych po prostu nagrań. My do nich dotarliśmy, nie było to łatwe, ale żeśmy do nich dotarli. Ale jest pytanie, ile osób niepowołanych, bo my jesteśmy powołani, rzecz jasna, dotarło do tego typu materiałów i co stało się z utrwalonym nagraniem tego spotkania, a to prowadziła czy realizowała służba kontrwywiadu wojskowego, dlatego ale poczekaj, to pytanie jest zasadne. Fundamentalne pytanie w no tej tak, całej sprawie. To jest fundamentalne pytanie, gdzie są te materiały, to znaczy gdzie jest zapis tej techniki. Ale to ja zadam to pytanie wprost, to może one po prostu są w archiwach służby kontrwywiadu wojskowego, może wszystko jest w porządku, może oni po prostu prowadzili działania po to, żeby ich rozpoznać, stworzyli nagrania, zabezpieczyli, oddali do służby kontrwywiadu wojskowego, przeanalizowali i są w porządku. Moja wiedza podpowiada mi, że nie ma tych materiałów w służbie kontrwywiadu wojskowego.
i zapisy, które pokazaliśmy w jednym z odcinków i reakcje na to wszystko ludzi służb specjalnych to wszystko potwierdzają, to znaczy to są dla nich materiały nieznane. Ale żeby to zrozumieć, bo to jest bardzo ciekawe, Kadyny są, można powiedzieć, na terytorium w zasięgu działania inspektoratu SKW Gdynia. Elbląg i tamtejsza komórka SKW podlega inspektoratowi Gdynia, stąd na spotkaniu z Rosjanami, co jest samo w sobie karygodne, uczestniczy szef inspektoratu Gdynia SKW, czyli komandor Siejek. Zabezpieczenie operacyjne tego spotkania, podwózka, pewnie wskazanie miejsca biesiadowania z Rosjanami, wszystko to było w gestii inspektoratu Gdynia i tej komórki elbląskiej służby kontrwywiadu wojskowego. W świetle odpowiedzi na interpelacje poselskie, jakich udzielał minister Siemoniak oraz minister Mroczek, które są w sposób oczywisty sprzeczne z faktami, które dziś znamy, warto raz jeszcze zastanowić się nad sensem podpisywania umowy pomiędzy FSB a SKW. Chodziło o to, żeby zapisać w umowie coś, co na wypadek jakichś postępowań śledczych, kontrwywiadowczych, post factum sprawdzania, o co chodziło, żeby można było powiedzieć, no bo myśmy mieli takie porozumienie i z niego wynikało, że możemy, no ale to jest naiwne. Znaczy, zakładanie, że ktoś, kto będzie chciał na serio zbadać naturę tych kontaktów, zadowoli się tym, że myśmy sobie w ramach współpracy na gębę przekazywali jakieś informacje, no to jest jakaś w ogóle skrajna naiwność w mojej ocenie. Przecież to kilometr śmierdzi. Ale ty nie, przepraszam, że ci to powiem, ale ty chyba nie rozumiesz jakby mentalności ludzi, którzy tworzyli wtedy tajne służby, albo inaczej, którzy tworzyli cały układ polityczny, na czele którego stanął Donald Tusk i Bronisław Komorowski. To są ludzie, zresztą to przeświadczenie jest u nich obecne również dziś, którzy uważają, że rządy prawicy w Polsce to są zawsze rządy tymczasowe. Oni są właścicielami Polski, oni są właścicielami służb specjalnych, a wszystkie te momenty, w których przez 4 lata, przez 8 lat, daj Boże, 12 lat, ktoś inny wchodzi do tych gabinetów, to i tak z ich perspektywy tylko zajmuje tymczasowo ich miejsce. Ale oni są właścicielami tych wszystkich instytucji, oni są właścicielami Polski. Z informacji, do których dotarliśmy, a które znajdują się w zasobach polskich instytucji państwowych, wynika, że pierwsze spotkania pomiędzy przedstawicielami FSB a SKW mogły mieć miejsce jeszcze w roku 2009. Twierdzili tak posłowie na Sejm, którzy interesowali się tą sprawą. Z oficjalnych dokumentów dotyczących śledztwa Smoleńskiego wynika również, że bezpośrednio po 10 kwietnia Służba Kontrwywiadu Wojskowego otrzymała informacje od FSB Rosji i że kontakty pomiędzy tymi służbami utrzymywane były od kwietnia do grudnia roku 2010. Oficjalne wizyty FSB w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w księdze wejść i wyjść tej instytucji rejestrowane są od stycznia roku 2011. Spotkania odbywają się nawet kilka razy w miesiącu, ciągnęły się przez cały rok 2011, aż 17 października tego roku generał Janusz Nosek oficjalnie zwrócił się do Donalda Tuska z prośbą o wyrażenie zgody na nawiązanie współpracy. Od momentu, kiedy Donald Tusk odręcznie napisał zgoda do podpisania umowy, minęły kolejne 2 lata, bo umowa w Petersburgu podpisana została we wrześniu roku 2013. Przez cały ten okres, raz w tygodniu, czasem częściej, do służby kontrwywiadu wojskowego przychodzili przedstawiciele rosyjskich służb specjalnych. Po podpisaniu tej umowy spotkania ciągnęły się aż do końca roku 2014. Ostatnie z nich zarejestrowane zostało 30 grudnia tego roku. Lutego 2014 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła niewypowiedzianą wojnę z Ukrainą, zajmując Krym. Od tego momentu świat Zachodu obłożył Federację Rosyjską sankcjami. Spotkania pomiędzy FSB a SKW mimo wszystko trwały.
21 stycznia 2015 roku wiceminister obrony narodowej Robert Kupiecki wydał dyspozycję, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej mają zakaz wchodzenia do budynków Ministerstwa Obrony Narodowej. Po latach historia dopisała postscriptum do całej opowieści o ludziach SKW, którzy przez prawie 5 lat budowali swoje bezpośrednie relacje z Rosjanami z FSB, służby będącej kontynuacją KGB. Przed zmianą rządu w Polsce ta sama grupa funkcjonariuszy, która tworzyła reset w służbach specjalnych, próbowała usadowić się w nowej strukturze wewnątrz MON, w tak zwanym Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO. Najwyraźniej grupa tych funkcjonariuszy zakładała, że ich siła będzie wystarczająco duża, żeby po zmianie rządu utrzymać się wewnątrz struktur wywiadowczych i kontrwywiadowczych Polski. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO nie było żadnym cekiem NATO, tylko redutą resetu, albo inaczej redutą reseciarzy z SKW, dokładnie tych, którzy z Rosjanami utrzymywali bliskie kontakty i podpisali z nimi umowę we wrześniu 2013 roku. Tak, oni zabrali tam różnego typu dowody swoich kontaktów z Rosjanami i to, że to towarzystwo zostało stamtąd przepędzone, było po prostu wielkim sukcesem ministra Antoniego Macierewicza. To musiało się po prostu stać. Przejęcie kontroli nad biurami Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO wywołało wściekłą reakcję mediów i polityków w Polsce, choć to działanie było konieczne dla odzyskania kontroli przez państwo polskie nad kluczowymi strukturami polskiego kontrwywiadu i wywiadu. To jest rujnujące, jeśli chodzi o wizerunek. Takie sygnały są kompletnie niezrozumiałe. Chyba w historii NATO nie zdarzyło się coś takiego, żeby kraj członkowski zaatakował placówkę NATO. Przedstawiciele ministra Macierewicza wyważyli drzwi i zdobywali Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. NATO wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie. Czytamy w nim m.in., że polsko-słowackie centrum nie jest ciałem sojuszu. Sposób, w jaki zostało to przeprowadzone, jest absolutnie skandaliczny. To się nie mieści w żadnych standardach krajów natowskich, Unii Europejskiej. Przez 8 lat funkcjonowali w strukturach kontrwywiadu wojskowego. Współpracowali w układzie bilateralnym i multilateralnym z NATO. Nagle dajemy sygnał do naszych sojuszników z NATO: panowie, ci, którzy współpracowali z wami, są w najgorszym razie zdrajcami. Wśród artefaktów i kompromitujących zdjęć butelek, logotypów FSB znaleziono w sejfach coś jeszcze. Opisał to w swoim tekście w Gazecie Polskiej Codziennie Adrian Stankowski. Wydrukowane treści interpelacji poselskich, ale co ciekawe, bez nazwisk posłów, którzy je złożyli. W miejscu, gdzie miało znaleźć się nazwisko posła, były jedynie kropki, czekające na to, żeby nazwisko wpisać. W sejfach CEK-u, poza emblematami FSB, flaszkami wódki, zdjęciami z wypraw do Petersburga, Bałtyjska i Moskwy, znalazło się również coś, no, w pewien sposób szokującego. Interpelacje poselskie in blanco, no, które później zostały złożone, między innymi przez posłów Brejzy i posłów Biernackiego. No i te interpelacje dotyczące, nazwijmy to, spraw bytowych, kart flotowych, wjazdu na parking, to takich przyziemnych spraw ludzi resetu. No, ale mam wrażenie, że bardzo dużo mówi to, że takie interpelacje in blanco znalazły się w sejfie, no a wiemy, że interpelacje zostały złożone. Mieli swoich ludzi w Sejmie, którzy załatwiali im sprawy? Kwestia dotycząca tego, co było treścią tych interpelacji, że to w gruncie rzeczy takie na poły prywatne sprawy, to znaczy jakieś takie drobne kwestie dotyczące, no, w gruncie rzeczy ich utraconej pozycji w służbie kontrwywiadu wojskowego, bo tego przecież dotyczą jakieś kwestie związane z parkowaniem samochodów. No, pokazuje to wszystko jakby mentalność tego towarzystwa. Tym bardziej po prostu usunięcie ich stamtąd było niezwykle, niezwykle ważne. Wyszukiwanie tych samych treści, które znajdowały się w projektach interpelacji znalezionych w sejfach CEK NATO, przynosi zaskakujące rezultaty.
okazuje się, że identyczną ze znalezioną w sejfach tej instytucji interpelację złożył poseł na Sejm Rzeczpospolitej Krzysztof Brejza. Treść tej interpelacji do dzisiaj znajduje się w sejmowych bazach danych. Tej całej historii z obroną CEK-u NATO towarzyszyła próba dotarcia nie tylko do polityków i nie tylko do polityków Platformy Obywatelskiej, do posłów Brejzy czy byłego platformersa Marka Biernackiego, ale również próba dotarcia do urzędników już związanych z rządami Zjednoczonej Prawicy. Pułkownik Krzysztof Dusza, no jeden z legendarnych reseciarzy, zresztą, który rodzinnie był zakotwiczony w służbie kontrwywiadu wojskowego, jego małżonka Inga Dusza również pracowała w SKW, na szczęście już nie pracuje w służbie kontrwywiadu wojskowego. Krzysztof Dusza próbował docierać do również urzędników Kancelarii Prezydenta. Napisał memoriał, w którym groził Polsce wielką katastrofą wizerunkową, jeśli dokładnie on i Pytel zostaną przepędzeni z CEK-u NATO. No i muszę przyznać, że niektórzy w to wierzyli, że może być wielki międzynarodowy skandal, jeśli tak wybitni żołnierze, jeśli tak wybitni kontrwywiadowcy z Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO zostaną usunięci. Więc jakby próbowali dotrzeć do różnych polityków i prawicy, która już wtedy rządziła, i opozycji, po to, żeby obronić swoją pozycję. No ale to tylko pokazuje po prostu, z kim mieliśmy do czynienia. Jednocześnie z dwustronnymi spotkaniami FSB, SKW w Polsce rozpoczynały się przygotowania do kolejnej wizyty wysokiego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej w naszym kraju. Po wizycie Władimira Putina 1 września 2009 roku i po wizytach Dmitrija Miedwiediewa w kwietniu i grudniu roku 2010 następnym przedstawicielem struktur niejawnie rządzących Rosją od lat miał być duchowny, patriarcha Moskwy i Wszechrusi, od wczesnych lat 70. agent rosyjskiej KGB. Wizyta odbędzie się na zaproszenie metropolity Sawy, głowy Kościoła Prawosławnego w Polsce. Będzie to pierwsza wizyta dwustronna w Rzeczpospolitej Polskiej patriarchy Moskwy, głowy Kościoła Prawosławnego w Rosji. Jest planowana na 16-19 sierpnia 2012 roku. Według informacji uzyskanych przez Departament Wschodni, intencją gościa uzgodnioną z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem, a także metropolitą Sawą, obok celów kościelnych wizyty, jest również wsparcie aktualnego dialogu polsko-rosyjskiego. Cyryl to nie tylko głowa rosyjskiego prawosławia, ale to również człowiek KGB, FSB, człowiek służb. No można powiedzieć więcej. Cyryl to przede wszystkim Leningradczyk. Przedstawiciel petersburskiej elity władzy, tak bliskiej i tak mocno kreowanej przez Władimira Putina. Zauważmy, po prostu wszyscy najważniejsi ludzie, Putin, Patruszew, Cyryl, Naryszkin i wielu, wielu innych, to są ludzie wywodzący się z Leningradu. I tak jest również z Cyrylem. Cyryl studiował w leningradzkim seminarium duchownym w latach 60. W latach 70. został biskupem. Cyryl w roku 89, aż do momentu, kiedy został patriarchą moskiewskim i Wszechrusi, w roku 2009, czyli szmat czasu, kierował, można powiedzieć, dyplomacją Patriarchatu Moskiewskiego, zostając przewodniczącym, szefem tego Wydziału Zagranicznych Spraw Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego. W istocie, od samego początku, ten Wydział, można powiedzieć, Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego
z którego zresztą wywodzą się bardzo często ci komunistyczni i postkomunistyczni patriarchowie moskiewscy, i tu Cyryl nie jest wyjątkiem, to była zawsze jaczejka KGB, a dziś to jest jaczejka FSB. W polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych była pełna świadomość, z kim spotkać się mają polscy oficjele. W ramach organizacji Syndesmos, Światowego Bractwa Prawosławnych Organizacji Młodzieżowych, odwiedził Pragę. Niektóre źródła podają, że przed wyjazdem został zwerbowany przez KGB. Pojawiają się takie warianty alternatywne, no, że jeśli pojawi się problem przeszłości KGB-owskiej Cyryla, to co my wtedy zrobimy? No i tam pojawiają się jakby wytłumaczenia czy suflowane opinie, no, które muszą z jednej strony budzić no, taki niesmak, a z drugiej strony no, musi pojawić się tutaj uśmiech, bo jest tam mowa o tym, no, że trzeba w takich sytuacjach, kiedy to się by pojawiło, jeszcze nie daj Bóg, podczas wizyty Cyryla, trzeba to łagodzić, mówiąc o tym, że no, wiemy, że lustracja również w Polsce i jej inspiratorzy no, czynią bardzo dużo złego i tak naprawdę my powinniśmy się zgodzić, panie Cyrylu, w tej kwestii, że najpierw powinniśmy bić się we własne piersi, a później lustrować dopiero osoby drugie, czy trzecie, czy czwarte. Sprawy drażliwe z sugestiami reakcji. Współpraca z KGB w przeszłości sowieckiej Cyryla i jego patrona metropolity Nikodema. Niech każdy bije się we własne piersi, bo wiemy, jak straszny obraz i problemy wynikają z pasji do lustracji we wszystkich państwach, także w Polsce. Wizyta Cyryla w Polsce wpisała się w cały wcześniejszy ciąg wystąpień zarówno Władimira Putina, jak i Dmitrija Miedwiediewa, których celem było upamiętnianie żołnierzy sowieckiej armii, która kilkukrotnie w XX wieku napadała Polskę. W wyżej wymienionym kontekście wyłaniają się ewentualnie następujące cele i zadania polityczne. Pojednanie nad grobami ofiar wojny polsko-bolszewickiej. Wizyta w kontekście czasowym święta 15 sierpnia. Jest tam również mowa o tym, że polska strona zobowiąże się w czasie rozmowy z Cyrylem do tego, że polskie władze będą prowadziły taką politykę wewnętrzną w Polsce, która w jakimś sensie przeformatuje negatywny stosunek Polaków do Armii Czerwonej, pokazując no właśnie pozytywy związane z niezwykłym heroizmem i procesem wyzwalania Polaków spod okupacji niemieckiej w dokumentach MSZ. Oni w kontekście wizyty Cyryla mówią o tym, że teraz przechodzimy do fazy, i to jest nazwa własna, oni to piszą z dużej litery w cudzysłowie, pojednania na grobach. I jest tam również mowa o tym, że Cyryl jest szczególnie zainteresowany oddaniem hołdu żołnierzom bolszewickim, którzy szli na Warszawę w roku 20. I przygotowano w ogóle jakieś uroczystości z tym związane. Ja nie wiem, czy Cyryl nie pojechał na pole bitwy w Osowie pod Warszawą. Tego nie wiem, natomiast o tych sprawach jest mowa w tych dokumentach. Konspirowano treść tego posłania. Ono zostało dopiero ogłoszone w dniu podpisania. Ten duch mówiący o tym, że są winy po obu stronach, że wspólnie będziemy walczyć teraz w Europie o wartości chrześcijańskie, to w ogóle swoją drogą musiało być nieprawdopodobnie zabawne z perspektywy Cyryla, bo tam była mowa o tym, jak będziemy teraz wspólnie walczyć przeciwko aborcji, właśnie za obroną życia nienarodzonych, podczas gdy no jakby prawosławie rosyjskie znane jest z tego, że bardzo często gnębi takich prolife'owych ojców duchownych, prawosławnych, którzy na niższym szczeblu rzeczywiście walczą przeciwko aborcji. Nieważne, w każdym razie w tym posłaniu jest mowa o tym, że polski Kościół rzymskokatolicki i patriarchat moskiewski będzie wspólnie walczył o chrześcijańskie oblicze Europy i w jakimś sensie stanie się to zaczynem tej wielkiej zmiany. Pytania o polityczny wymiar tej wizyty zadawano od tygodni, zwłaszcza, że po spotkaniach z duchownymi przyszła kolej na rozmowy z najwyższymi władzami. Drogą do dialogu opartego na prawdzie,
obustronnym zaufaniu, dobrej woli i wzajemnym zrozumieniu. Narody Polski i Rosji powinny być razem, zwłaszcza teraz, gdy nasze wspólne fundamenty, wspólne tradycje wynikające z chrześcijaństwa są zagrożone. Po raz pierwszy rosyjski Kościół prawosławny podpisuje z Kościołem rzymskokatolickim taki dokument. Wcześniej z żadnym innym kościołem nie wystosował podobnego wspólnego przesłania do wiernych. Nie jest to deklaracja polityczna, jest to dokument duszpasterski. Przesłanie pokazuje, że wiara wzywa oba narody do odejścia od stereotypów ukształtowanych w przeszłości i do wzajemnego zbliżenia. Wizyta patriarchy Moskwy i całej Rusi ma być znaczącym ku temu krokiem i pora na to najwyższa. Tu mamy do czynienia ze wspólnym dokumentem wzywającym wiernych do wejścia na drogę pojednania. Najważniejsze były te słowa, które mówiły o tym, że porozumienie jest podpisywane ze względu na wysokie poczucie odpowiedzialności za sprawy polsko-rosyjskie. A to jest nie tylko religijny wymiar. Patriarcha Moskwy i całej Rusi rozmawiał też z marszałkiem Senatu, Bogdanem Borusewiczem. Tematem były przede wszystkim z jego strony stosunki między Kościołem katolickim a cerkwią. Dopiero w ostatniej chwili opinia publiczna poznała treść wspólnego dokumentu, jaki ostatecznie został przy tej okazji podpisany. Naród polski i rosyjski łączy doświadczenie II wojny światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się ideologią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem i naszymi kościołami. Ofiarę poniosły miliony niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej i rosyjskiej ziemi. Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tragicznej historii rodzą niekiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom. Może jedynym wytłumaczeniem tego posłania, które podpisali polscy biskupi z Cyrylem na Zamku Królewskim w Warszawie, jest to, że polski, rzymskokatolicki sygnatariusz tego posłania, arcybiskup Józef Michalik, ma również rejestrację agenturalną i Służba Bezpieczeństwa na jakimś etapie potraktowała go jako tajnego współpracownika o pseudonimie Zef. Kiedy w Polsce rozpoczynała się realizacja polityki dialogu z Rosją taką, jaką ona jest, w rosyjskim więzieniu siedział prawnik, reprezentant firmy należącej do amerykańskiego finansisty. To był moment, kiedy właśnie przy protestach całego zachodniego świata dogorywał w więzieniu moskiewskim Siergiej Magnicki, obrońca praw człowieka. Naprawdę prasa amerykańska, zachodnioeuropejska pisała o tym, jak nieludzko traktowany jest ktoś, kto po prostu próbuje bronić uczciwości w Rosji. Gazeta Wyborcza w tym samym wydaniu, w którym ogłosiła list ministra Sikorskiego, gdzieś na siódmej, na jednej z dalszych stron zamieściła informację o wsadzeniu do więzienia właśnie wtedy w Archangielsku historyka rosyjskiego, który pisał o gułagu. Siergiej Magnicki pracował dla Billa Browdera, wówczas największego zagranicznego inwestora w Rosji. Urodziłem się w 1964 roku i starając się zbuntować wobec mojej komunistycznej rodziny, postanowiłem założyć garnitur, krawat i zostać kapitalistą. Ukończyłem Stanford Business School w 1989 roku, czyli w roku upadku muru berlińskiego i powiedziałem sobie, jeśli mój dziadek był największym komunistą w Ameryce, a mur berliński właśnie upadł, to ja spróbuję zostać największym kapitalistą w Europie Wschodniej. W końcu przeniosłem się do Moskwy, założyłem fundusz inwestycyjny, nazywał się Hermitage Fund i w końcu urósł do rangi największego funduszu inwestycyjnego w kraju z 4,5 miliarda dolarów aktywów. Odkryłem, że wszystkie firmy, w które inwestowałem, Gazprom, Sparebank, Surgut Neftegaz, wszystkie te wielkie rosyjskie firmy były w zasadzie okradane bezwstydnie przez oligarchów albo skorumpowanych rosyjskich urzędników państwowych. Zatrzymanie Siergieja Magnickiego było próbą wyłudzenia, a w efekcie po prostu przejęcia kontroli nad całym majątkiem firmy Browdera. Operacja, w której chodziło o miliardy dolarów, skończyła się również zamordowaniem człowieka. Pan Magnicki w tyrmie umarł. No tragedia, oczywiście, my żałujemy o tym. No a co, a u nich w tyrmach nikt nie umiera, czy?
W listopadzie 2005 roku zostałem wydalony z kraju i uznany za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W 2007 roku policja dokonała nalotu na moje biura w Moskwie, konfiskując wszystkie dokumenty. Wynająłem młodego prawnika Siergieja Magnickiego do przeprowadzenia śledztwa. Odkrył on, że dokumenty zarekwirowane z biura zostały wykorzystane w skomplikowanym oszustwie, w którym grupa skorumpowanych urzędników państwowych i zorganizowanych przestępców ukradła rządowi rosyjskiemu $230 milionów zapłaconych przez nas podatków. Wykorzystali nasze dokumenty do kradzieży własnych pieniędzy. Sergiej zeznawał przeciwko urzędnikom, którzy byli w to zaangażowani. Następnie został aresztowany, torturowany w więzieniu przez 358 dni, a potem zamordowany w areszcie rosyjskim 16 listopada 2009 roku. Od tego czasu moją misją jest ściganie ludzi, którzy go zabili i upewnienie się, że staną przed sądem. I to właśnie robiłem przez ostatnie 13,5 roku. Zaowocowało to aktem prawnym nazwanym na cześć mojego prawnika, zwanym ustawą Magnickiego. Ustawa Magnickiego zamraża aktywa i zakazuje wydawania wiz ludziom reżimu Putina, którzy popełnili tę straszną zbrodnię i którzy popełniają inne, podobne przestępstwa. Ta kampania na bardzo wczesnym etapie miała również swój kompletnie nieznany do tej pory wymiar Polski. W 2010 roku Bill Browder zwraca się do polskich polityków z prośbą o wsparcie procesu przyjęcia ustawy Magnickiego w Polsce, czyli ustawy, która po latach objęła sankcjami ludzi rosyjskiej władzy, rosyjskich służb specjalnych, ludzi odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnickiego, a jak się okazało później, również za śmierć bardzo wielu innych osób. Prowadziliśmy badania w związku z ustawami Magnickiego w polskim archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i znaleźliśmy bardzo ciekawy dokument, twój list, twój e-mail do jednego z członków parlamentu, który nie był wtedy w partii rządzącej, a w opozycji. Nie był też członkiem rządu. Ciekawe, czy pamiętasz ten mail? To jest mail do pana Ryszarda Kalisza. I to jest dokładnie to, o czym mówisz. Pytałeś polskich posłów. Tak, pamiętam to doskonale. W archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych zachowała się kopia listu, jaki Bill Browder wysłał do Ryszarda Kalisza. Mam nadzieję, że jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie poprze pan inicjatywę podobną do inicjatywy senatora Cardina w Rzeczypospolitej Polskiej. 60 urzędników odpowiedzialnych za śmierć Siergieja może działać bezkarnie w Rosji. Dlatego to inne kraje powinny pomóc w dochodzeniu sprawiedliwości dla Siergieja. Wizyta w Polsce to luksus, którego nie powinno się dawać tym, którzy torturowali i zabili niewinnego człowieka, który jedynie bronił swojej uczciwości i przekonań. Ryszard Kalisz był bardzo dobrym człowiekiem i dobrym przyjacielem. Zostałem przedstawiony Ryszardowi Kaliszowi przez byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział: pewien pan chce poznać mojego przyjaciela, pana Kalisza. Wtedy próbował zainteresować polski rząd ustawą Magnickiego. I wie pan, to była po prostu ogromna, ogromna bariera. Bez szans. Otrzymany od Billa Browdera list Ryszard Kalisz skierował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Również to pismo zachowało się w archiwach MSZ. Jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP jestem zobowiązany wystąpić do pana ministra, aby podjął pan stosowne kroki dyplomatyczne i konsularne w związku z okolicznościami tej sprawy. Działania przedstawicieli władz rosyjskich, zdaniem pana Williama Browdera, nasuwają wiele wątpliwości co do ich zgodności z ogólnie przyjętymi międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. Obok listu skierowanego przez Billa Browdera w archiwach MSZ znalazły się jeszcze inne pisma kierowane do resortu spraw zagranicznych z prośbą o podjęcie w Polsce prac nad ustawą Magnickiego i nad objęciem sankcjami członków najbliższego kręgu Putina i jego ludzi z FSB. Pisma trafiały w próżnię. Odpowiedzi ministrów w tej sprawie mają daty późniejsze o przeszło 2 lata niż oryginalne pisma kierowane przez Browdera i Kalisza. Treść odpowiedzi kierowanych do Radosława Sikorskiego i akceptowanych przez niego wskazuje, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po prostu nie chciało przeprowadzenia w Polsce ustawy Magnickiego. Chciało zrzucić tę sprawę na instytucje unijne. Myślę, że wszyscy, polski rząd, francuski rząd, niemiecki rząd, wszyscy chcieli się przymilić do Putina.
Wszyscy chcieli po prostu mieć spokojne, ciche relacje z Putinem. Pojechałem do Brukseli i słyszę, nie mogę tego zrobić tutaj, muszę to zrobić w poszczególnych krajach członkowskich. Jadę do poszczególnych państw członkowskich, a oni mówią, nie możemy tego zrobić tutaj, musisz udać się do Brukseli. Przepraszam, że przerywam, ale to jest odpowiedź na mail, który wysłałeś. Ten mail jest po angielsku. Są tu rozmowy między członkami rządu RP i są notatki przygotowane dla ministerstwa spraw zagranicznych z konkluzją, że należy to zrobić na poziomie Unii Europejskiej. W świetle powyższego Departament Wschodni proponuje, aby doprowadzić do zainspirowania sprawą Magnickiego duńskiej prezydencji. Kwestie te należałoby wprowadzić na COEST w celu dyskusji nad przyjęciem wobec osób z tzw. listy Magnickiego kroków analogicznych jak wobec reżimu białoruskiego, sankcje wizowe i finansowe. Warszawa, 18 stycznia 2012 roku. To trochę przypomina słynny paragraf 22. Nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności. Impas przełamany został za sprawą decyzji USA. Bill Browder przekonał amerykańskich polityków, że warto wprowadzić takie przepisy. Po tym, jak Siergiej Magnicki został zabity w 2009 roku, wyruszyłem na misję, aby szukać sprawiedliwości w jego imieniu. Jeżdżąc po całym świecie, próbując dowiedzieć się, jak mogę uzyskać tę sprawiedliwość, odkryłem, że tak naprawdę nikt nie chce słuchać tego, co mam do powiedzenia. Chciałbym powiedzieć wszystkim, że Władimir Putin jest zimnokrwistym mordercą, prawdziwym przestępcą, przestępcą finansowym i nie jest patriotą ani mężem stanu, za którego ludzie go uważali. Kiedy pojechałem do Waszyngtonu lobbować za ustawą Magnickiego, spotkałem się z wielką sympatią w Senacie. Senator John McCain, którego już nie ma dziś z nami, był jej wielkim zwolennikiem. Senator Benjamin Cardin, demokrata, również był wielkim zwolennikiem i tak samo wielu ich kolegów w Senacie. Ale administracja Obamy postawiła ogromną barierę. Rok wcześniej ustanowiono coś, co nazwano rosyjskim resetem. Hillary Clinton dała nawet wielki czerwony przycisk resetu Siergiejowi Ławrowowi. A Ameryka ma bardzo ciekawą konstytucję, która polega na tym, że władza ustawodawcza, parlament, kongres i senat są równymi gałęziami rządu wobec władzy wykonawczej, prezydenta. I tylko dlatego, że udało mi się przekonać 92 ze 100 senatorów do głosowania za tym projektem, prezydent Obama musiał go przyjąć. Ale nie zrobiłby tego, gdybyśmy nie uzyskali takiego poparcia. I tak, wbrew woli Obamy, doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy Magnickiego w Stanach Zjednoczonych. To było w 2012 roku. Ustawa Magnickiego, z którą Bill Browder jeździł po całym świecie, pomyślana była jako narzędzie objęcia sankcjami morderców i złodziei z Kremla. Ale przez to, że przeszła przez amerykański parlament, kongres i senat i przez to, w jakim czasie została przyjęta, za czasów administracji Baracka Obamy, stała się jednocześnie pierwszym twardym politycznym narzędziem i prawem, które zakwestionowało całą amerykańską politykę resetu. O tym, jakie było znaczenie ustawy Magnickiego, porozmawiamy z człowiekiem, który fizycznie ją pisał w tym budynku. Z Kylem Parkerem. Jaki jest powód, dla którego Rosja chciała pana przesłuchać? Czy był pan częścią rosyjskiego śledztwa? Co sprawiło, że był pan poszukiwany przez Rosję w tamtych czasach w celu przeniesienia do tego państwa jako, o ile się nie mylę, jeden z 10 amerykańskich cywili? Byłem na tej liście, ponieważ ja w sztabie jestem najbardziej kojarzony z napisaniem ustawy Magnickiego, która oczywiście wprowadziła pierwsze sankcje, jakie nałożyliśmy na Rosję. Od czasów resetu do czasów, kiedy, jak trudno sobie wyobrazić, w tym świecie po wojnie z 24 lutego,
Ale Rosja była częścią G8. Była na drodze do członkostwa w OECD. Była częścią Rady Europy, która była prawie całkowicie zintegrowana z zachodnią wspólnotą narodów. Więc nie podobało im się to, jak i naszej własnej administracji Baracka Obamy, która wtedy sądziła, że te sankcje powinny być zarezerwowane dla takich państw jak Iran, Kuba, Korea Północna. Udział mój i senatora Komisji Helsińskiej Bena Cardina w historii Magnickiego sięga początku 2009 roku, kiedy Siergiej Magnicki jeszcze żył i Bill Browder po raz pierwszy przybył do Waszyngtonu, żeby opowiedzieć swoją historię, co miało miejsce w tym miesiącu, przy tym stole, przy którym właśnie siedzimy, podczas spotkania takiego jak to. Każda legislacja jest zawsze bitwą pod górę. Wtedy administracja Obamy dokonywała polityki resetu. Ten rodzaj zamiatania do czysta bagażu relacji amerykańsko-rosyjskich bezpośrednio po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Tak więc polityka legislacyjna, która ma na celu nie po prostu pozwolić wykonawczej gałęzi nałożyć te sankcje, ale zmusić ich do działania w ten sposób, było to niemałym wyzwaniem. Zajęło nam to większą część dwóch pełnych kongresów, aby rzeczywiście przyjąć ustawę i ponownie, aż do ostatnich dni procesu legislacyjnego, administracja Obamy była stanowczo przeciwna czemuś takiemu. Przyjęcie regulacji zwanych ustawą Magnickiego w Europie okazało się jeszcze trudniejsze. Jeździłem po całej Europie, próbując coś zdziałać, a ludzie tworzyli wielkie bariery i było mnóstwo różnych wymówek. Na przykład, kiedy poszedłem do Komisji Europejskiej, powiedzieli, że nie możemy tego zrobić na poziomie europejskim, musisz to zrobić na poziomie państw członkowskich. A jak już udałem się do państw członkowskich, to słyszałem, że należy to zrobić na poziomie europejskim. Właśnie ten sposób odbijania piłeczki spowodował, że europejska wersja dużej ustawy sankcyjnej nie powstała aż do roku 2020. Bill Browder próbował do niej przekonać państwa, które bezpośrednio zostały dotknięte zbrodniczą rosyjską działalnością. Nie okazało się to łatwe. Sposób, w jaki przezwyciężyłem ten impas, był bardzo interesujący. Ponieważ pojechałem do Holandii, a Holandia to bardzo interesujący przypadek, ponieważ to był kraj związany z MH17. To stamtąd pochodził samolot MH17. W wyniku tragedii śmierć poniosło 196 osób, z tego co pamiętam. To był taki 11 września dla Holandii, ta tragedia. Udałem się więc do ich rządu, a oni przedstawili mi ten nonsensowny komunikat. Namówiłem kilku członków parlamentu, żeby przygotowali rezolucję, która wzywała rząd, żeby zaproponował w Brukseli unijną ustawę Magnickiego, oficjalnie jako państwo holenderskie. A jeśli nie uda im się to w określonym czasie, wtedy będą musieli wrócić i przedstawić holenderską ustawę Magnickiego. Natomiast oni desperacko nie chcieli stworzyć holenderskiej ustawy Magnickiego, mimo że stracili około 190 obywateli w terrorystycznym ataku na samolot MH17. I tak wniosek przeszedł dużą większością głosów, a oni mieli nagle problem. W końcu niechętnie udali się do Unii Europejskiej i zaproponowali unijną ustawę Magnickiego. W tym momencie udałem się do Szwecji, Francji i Niemiec, które to kraje również nie chciały wprowadzać własnych ustaw Magnickiego. Strasznie się bali, że zdenerwują Putina, ale finalnie, nie w pełni przekonani, poparli unijną ustawę Magnickiego. Polska ustawa Magnickiego nigdy nie powstała. Pomysł, o którym pisał Browder do Kalisza, utknął na biurkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostatecznie, pomimo tego, że w Europie swoje własne ustawy Magnickiego przyjęły takie państwa jak Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Polska nigdy nie dołączyła do tego grona.
Europejska ustawa Magnickiego powstała ostatecznie, ale dopiero w roku 2020 i w instytucjach unijnych. Było to 11 lat po tym, jak Bill Browder napisał list do Ryszarda Kalisza. Chcę wrócić na chwilę do Polski, bo mamy jasny przypadek. Wiemy, że kontaktowaliście się z politykami. Wiemy, że ci politycy kontaktowali się ze swoim rządem. I wiemy, że rząd zrobił dokładnie to, o czym mówił pan w innych europejskich krajach. Czy znajduje pan jakiś powód, dla którego państwo mogłoby zrobić taką rzecz, czyli nie być zainteresowane nałożeniem oczywistego prawa sankcyjnego, które zostało nałożone przez inne kraje? Cóż, Polska była dla mnie bardzo tajemniczym przypadkiem, ponieważ Polska jest krajem, o którym pomyślałbym, że będzie najbardziej zdecydowany w popieraniu mnie w sprawie ustawy Magnickiego. To Polska, jak teraz widzimy, w trakcie inwazji na Ukrainę, jest jednym z najbardziej solidnych krajów w obronie Ukrainy. Ale w Polsce działo się coś dziwnego i naprawdę stało się to dla mnie oczywiste po tym, jak spadł samolot prezydencki i zginął prezydent i różni członkowie jego delegacji. Ten scenariusz w normalnym świecie doprowadziłby do wojny. Chodzi mi o to, że prezydent kraju i cały jego personel udaje się do Rosji i ginie w katastrofie lotniczej. Jest wiele teorii na ten temat, ale ja muszę wierzyć, że to nie był wypadek. Ale nikt nie krzyczał, że to było krwawe morderstwo. To wszystko było bardzo dziwne. Dlaczego? To znaczy, dlaczego ta sprawa została zamieciona pod dywan? Nie rozumiem tego. Czy patrząc z twojej perspektywy jesteś w stanie zrozumieć, że Polska do dzisiaj, jak rozmawiamy, nie otrzymała wraku tego samolotu? Rosja zawsze popełnia przestępstwa, chyba że udowodni się, że jest inaczej. I to, że przetrzymują dowody, pokazuje mi jasno jedną rzecz, a mianowicie, że są w to po prostu zamieszani. Wszyscy muszą zrozumieć, że nie ma różnicy między zorganizowaną przestępczością a rosyjskim rządem. Kiedy cały świat wiedział już, że za chwilę Ukraina zostanie zaatakowana, że na to państwo spadną bomby i kiedy wszyscy spodziewali się, że Rosja w 3 dni zdobędzie Kijów i połknie swojego sąsiada, amerykańska administracja objęła gazociąg Nord Stream i firmy go obsługujące sankcjami. W tej stolicy myślę, że można śmiało powiedzieć, że dwupartyjne większości w Kongresie Stanów Zjednoczonych zawsze zdawały sobie sprawę z tego, co to jest Nord Stream, zwłaszcza Nord Stream 2. I widziały dokładnie, z czym to się wiąże. Niech pan spojrzy, jak skompromitowany był w tym niemiecki zarząd. Mam tu na myśli Gerharda Schrödera. Chodzi mi o to, czy może to być bardziej oczywiste? Niech pan spojrzy na te sprzyjające branże. Czemu to zajęło tak długo? Jedną z rzeczy, które ostatnio w ciągu ostatnich kilku, 2 lub 3 lat wzajemnych powiązań między Kongresem a władzą wykonawczą, tak naprawdę było posunięcie ze strony Kongresu w celu ukarania sankcjami osób zaangażowanych w Nord Stream 2 i zamknięcie go długo przed 24 lutego. Ale najwyraźniej ze strony Białego Domu Bidena istniało prawdziwe pragnienie zachowania jedności zachodniej koalicji, żeby naprawić stosunki amerykańsko-niemieckie. Preserve the unity of the Western coalition to repair US-German relations. Kiedy gazociąg Nord Stream powstawał, szefem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, jednej z najważniejszych komisji w tej instytucji, był Jacek Sariusz Wolski. Sprawa gazociągu Nord Stream to jest coś, czym pan w Parlamencie Europejskim i zagrożeniami z tym związanymi zajmował się na długo, zanim to było, nazwijmy to, modne i na długo, zanim ktokolwiek rozumiał z polityków w Parlamencie Europejskim, na czym te zagrożenia polegają. To na czym te zagrożenia polegały i skąd pan wiedział, że z Nord Streamu wynikną kłopoty? Ja pamiętam, kiedy było dosłownie 2 tygodnie przed przejęciem przez Hadeków rządów po Schröderze,
miałem rozmowę twarzą w twarz z panem Schäuble, apelując do niego o zamknięcie, jak tylko obejmą władzę, Nord Stream 1. I usłyszałem w odpowiedzi, że oni też są krytyczni, oni by tego nigdy nie zrobili, ale już za późno, trudno, on już jest jak gdyby uruchomiony i podpisany. Wiemy, że to było dzieło życia Schrödera. No i potem za czasów rządów Hadecji wydarzyło to, co się wydarzyło, czyli Nord Stream 2. Czyli te wszystkie ostrzeżenia mówiące o tym, że to będzie pętla na szyi Europy, zwłaszcza niektórych krajów. Potem już wręcz mówiono, że to jest wojna, że to jest droga do wojny, jeżeli Ukraina zostanie osamotniona w ten sposób. No to wszystko zostało pominięte w całej wschodniej i energetycznej polityce Unii Europejskiej, która tak naprawdę była w dużej mierze kształtowana przez Niemcy, czy Niemcy plus Austria, Holandia, Francja, nawet w tym zakresie Wielka Brytania wówczas. O tym aspekcie niemieckiej polityki względem Rosji i Polski bardzo dużo do powiedzenia ma jeden z najważniejszych niemieckich polityków. Człowiek, który na przestrzeni lat pełnił kluczowe funkcje w niemieckiej strukturze władzy. Zarówno tu, w Bundestagu, jako jego przewodniczący, jak i w niemieckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych czy w Ministerstwie Finansów. Chodzi o Wolfganga Schäuble. Niemcy nie mogą podejmować takich decyzji przeciwko swoim europejskim partnerom. A nasi europejscy partnerzy, zwłaszcza Polska, która jest i musi być szczególnie ważnym partnerem dla Niemiec, była temu przeciwna. Taka decyzja nie powinna być podejmowana przez niemiecki rząd przeciwko innym krajom w Europie. To był mój argument już w przypadku Nord Stream 1, kiedy jeszcze kanclerzem był Schröder z czerwono-zielonej koalicji. Ale myślę, że oni wtedy nie byli zbyt zainteresowani motywami geopolitycznymi, a zapewnieniem bezpiecznych dostaw gazu ziemnego dla Niemiec po niskich cenach. Uważam, że to było złe. Byłem zdania, że kontynuowanie tego zarządów Merkel było błędem. Uważałem, że Nord Stream 2 był złym projektem. Krytykowałem to nawet publicznie jako minister w rządzie Merkel, co nie przysporzyło mi sympatii pani kanclerz. Ale mimo to uważam, że tu chodziło przede wszystkim o politykę energetyczną. Jednakże można było później wyraźniej dostrzec konsekwencje geopolityczne. Chodziło o stworzenie z jednej strony przewagi konkurencyjnej dla gospodarki niemieckiej w stosunku do gospodarki opartej na eksporcie. Przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych gospodarek państw członków Unii Europejskiej, a rzecz miała się opierać no właśnie na tym bardzo tanim i stabilnie dostarczanym gazie. To była jedna rzecz, ale ta szczególna pozycja gospodarcza Niemiec, te ekstra niejako szanse rozwoju, co w połączeniu z przyjęciem euro wskazywało, że te gospodarki w tej sytuacji unijnej nie miały równych szans rozwoju. To zupełnie zrozumiałe, wystarczy prześledzić, co się działo po wprowadzeniu euro na całym południu, łącznie z Francją. No, stagnacja, prawda? To zupełnie zrozumiałe. To jednak miało się łączyć z rzeczą, która należała do projektu politycznego, to znaczy zapanowania nad tym obszarem od Lizbony po Władywostok w oparciu o trwałe związanie Niemiec z Rosją i Rosji z Niemcami. Dzisiaj, kiedy powstaje ten film, gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 nie funkcjonują. Nie jest jasne, kto i jak wysadził je w powietrze, ale jasnym jest, że spółka, która powstała 4 października 2006 roku, zarejestrowana została w szwajcarskiej miejscowości Zug, ciągle działa.
Kiedy zajrzeć na stronę internetową, można się dowiedzieć, że w 2006 roku, po długich miesiącach negocjacji i przygotowań, trzech udziałowców, firma E.ON, konsorcjum firmy BASF oraz firma Gazprom, założyły niezależne przedsięwzięcie, firmę projektową, która nazwała się Nord Stream. Ta firma funkcjonuje do dziś. Swoją siedzibę ma w niewielkiej szwajcarskiej miejscowości Zug. Na stronie internetowej napisane jest, że największym wyzwaniem na początku było znalezienie odpowiedniego biura, założenie spółki zgodnie ze szwajcarskim prawem i pokonanie formalnych problemów. W istocie największym problemem było coś zupełnie innego. To, że powołanie tej spółki i położenie gazociągu, którego stała się właścicielem, spowodowało, że Federacja Rosyjska mogła pociągnąć za energetyczny spust i rozpocząć serię wojen, w wyniku których, niezależnie od tego, że atakowała swoich sąsiadów i zgodnie z doktryną Władimira Putina odbudowywała Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, za sprawą tej spółeczki, tego niepozornego biura, na Zachód pompowany był gaz, a do Rosji pompowane były miliardy dolarów, za które Władimir Putin mógł kupować czołgi, bomby i wszystko to, co potrzebne było do atakowania kolejnych państw. Wygląda na to, że spółka normalnie funkcjonuje. Pomimo nałożenia na Nord Stream sankcji i pomimo tego, że pieniądze, które wypracowuje spółka Nord Stream AG, płyną do kieszeni zbrodniczego reżimu, który dziś prowadzi napastniczą wojnę w Europie, spółka działa w niezakłócony sposób, ciesząc się z bezpieczeństwa i dyskrecji, jakie zapewnia ta mała szwajcarska miejscowość. I choć spółka nie obsługuje interesantów i nie sposób porozmawiać o tym, na co przeznacza dzisiaj swoje pieniądze, cieszy się dyskretną opieką. Nasza wizyta szybko spowodowała interwencję najpierw ochrony oraz policji. Później już ludzi, którzy początkowo udawali Szwajcarów lub Niemców, kiedy jednak zmuszeni zostali do przejścia na język ojczysty, okazało się, że najlepiej czują się jednak mówiąc po rosyjsku. I nie wiedzieć czemu, nie chcą odpowiedzieć na pytania, jak się nazywają i dla kogo pracują. A ty robota jest dla Rosji? A ty robota jest dla rozwiedki ruskiej? Jakie rozwiedki? No dla rozwiedki. Dla SB robotajesz? Ja nie robię rozwiedki. Aha. Почему вы не снимаете немецкий код 2? Сначала должны просить у меня разрешение, потом... А как тебя зовут? Я вам не скажу. Как тебя зовут? Скажи меня. Зачем тебе это? Ну скажи меня. Ты пришел к мне, не я к тебе. Не, вы снимаете наше здание. Как тебя зовут? Что вы ты делаешь? Вы снимаете наше здание. А что ты работаешь? Как... Что скажешь меня? То, что мне нужно, то я работаю. Podjechali pod nasze samochody chyba. Chodźcie, szybko, podbiegniemy. Ja chcę zobaczyć, co robią z naszym samochodem. To jest ten pan? Tak, to jest pan. Weź go, to jest pan. Nie rób sobie. Najważniejsza jest twoja twarz. Reszta nas nie interesuje. Jesteś naszym wrogiem albo naszym kochankiem.